Drodzy, dziś krótko o tym, czego nie ma. Serdecznie zapraszam. Dziesiątego lipca w niedzielę witam Was, drodzy, po raz kolejny z kościoła parafialnego w Bytomiu i Mechowicach, no ale przecież jeśli dziś niedziela, to z jakiego miejsca Was witać, jeśli nie z kościoła i zapraszać do kościoła? Zwłaszcza, że nasz dzisiejszy tekst to tekst dzisiejszego rozważania. A czytam go ewangelisty Jana w 8 rozdziale od 3 do 11 wiersza. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał sam Jezus i owa kobieta pośrodku. A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo, tylko tę kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzież są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: I ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Drodzy, czego nie ma w dzisiejszym tekście, bo o tym też mówiłem na początku? No po pierwsze, nie ma faceta. No ale tak to już bywa w życiu, niestety, że kiedy pojawia się problem, to facet znika, a kobieta zostaje sama z problemem. Ale to nie jest najważniejsze dla mnie w tym temacie. Nie wiemy też, co Jezus pisał palcem po ziemi, aczkolwiek zdarzyło mi się już kiedyś słyszeć rozważanie na ten temat. Dla mnie najważniejsze w tym tekście dziś to pytanie o to, co dalej z uczonymi w piśmie i faryzeuszami. Tego też nie wiemy. Wiemy, że wychodzą dlatego, że sumienie ich ruszyło, to znaczy, że Boże Słowo działa w nich. To znaczy, że to nie są ludzie kompletnie zdeprawowani, zamknięci na Boże Słowo, ale ludzie, którzy jeszcze gdzieś mają miejsce na to, by Boże Słowo potrafiło w nich wykonywać pracę. Ale co dalej? Tego nie wiemy. Możemy oczywiście gdybać, możemy zastanawiać się, możemy tworzyć różnego rodzaju historie, ale tak naprawdę nie ma to najmniejszego znaczenia. Bo pytanie to nie jest to, co dalej dzieje się z tymi ludźmi, ale pytanie jest, jak Boże Słowo dalej działa we mnie. Czy znajduje we mnie dobry grunt i wtedy wydaje owoc 30-krotny, 60, a może 100-krotny, czy też po prostu gdzieś dotknięci Bożym Słowem wychodzimy, a po pewnym czasie wracamy tacy, jacy byliśmy. To jest pytanie na dziś do nas. Bo pewnie nieraz, wychodząc z kościoła, wychodziliśmy przekonani, że dziś Boże Słowo przemówiło do mnie. Może nieraz mieliśmy sytuację, w której po spowiedzi czuliśmy się naprawdę odnowieni. Ale pytanie zawsze jest, co dalej? I z tym pytaniem, drodzy, dzisiaj zostawiam każdego z nas, bo na nie też nie ma odpowiedzi. Bo tutaj odpowiedzi musimy udzielić sami sobie, a przede wszystkim chcieć, by Boże Słowo nie tylko nas dotykało, by sumienie nas słyszało, ale by Boże Słowo pracowało w nas całe życie, byśmy byli tym dobrym gruntem. I wtedy nieważne, czy będziemy wydawać owoc 30, 60 czy 100-krotny, ważne, że będziemy gotowi, by być polem dla Bożego Słowa. A teraz, drodzy, zapraszam, byśmy krótko, wspólnie razem pomodlili się za ten dzisiejszy dzień. Boże, dziękuję Ci za to, że dziś mogę stawać przed Twoim majestatem. Dziękuję Ci za to, że mogę nazywać się Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci za to, że Ty kierujesz do mnie Twoje słowo. I proszę Cię, Panie, błogosław ten dzień i spraw, by Twoje słowo znajdowało we mnie dobry i podatny grunt. Tobie powierzam się na dalszą drogę mego życia. Prowadź mnie, Panie, i błogosław. A wszystko to w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen, drodzy. Zapraszam do kościoła. A jeśli dziś po południu nie wiecie, co robić, to zapraszam. Przyjedźcie do Miechowic. Od godziny 15 będzie można zwiedzać domek Matki Ewy.
ja tam będę. Możemy sobie usiąść przy kawie i chwilę porozmawiać. Do zobaczenia.